Cześć i witam Was. To jest Pucharek Górska Ścieżka i tu musimy dotrzeć na szczyt uszkodzonej cytadeli, nie otrzymując trafienia od Shulkera. Shulker będzie się dopiero pokazywać właśnie w tym momencie, kiedy dojdziemy do momentu, gdzie musimy przeszukać cytadelę, czy tam zwiedzić cytadelę. I tutaj będziemy mieli już, widzimy go, ja go tutaj zestrzeliłem. W dalszej części oczywiście będziecie widzieć, jak one wyglądają dokładnie. To są takie wieżyczki, one wystrzeliwują taki pocisk, który będzie za wami podążał. Lub będziecie mogli te wieżyczki wykorzystać do otwierania drzwi, także zwróćcie na to uwagę. Pucharek polega po prostu na tym, żeby ta kulka wystrzelona przez tego Shulkera was nie uderzyła. No i w sumie na tym to polega. Tak jak już mówiłem, ten filmik zaczął się w momencie, kiedy te Shulkery się na mapce zaczęły pokazywać, żeby po prostu nie przedłużać bez sensu jakąś niepotrzebną rozgrywką. Jak chcecie, zobaczcie sobie ten filmik do końca, żebyście mniej więcej wiedzieli, w których miejscach te Shulkery się pokazują. Jeżeli nie, to po prostu uważajcie na nie. Można je omijać. Same Shulkery, czyli te wieżyczki, można też rozwalać. Pociski można rozwalać. Nie polecam tego. Lepiej po prostu się oddalić, poczekać, aż on zniknie, lub po prostu zdążyć go rozwalić. O, tak jak na przykład tutaj ja go zdążyłem rozwalić, ale ta kulka za mną podążała. Poczekałem, aż zniknie lub w coś uderzy. I tak można robić. Tak jak już wcześniej wspominałem, są pewne miejsca, gdzie musicie te Shulkery wykorzystać, żeby otworzyć drzwi. I tak jak tutaj widzicie, nie strzelajcie do niego, jak jest zamknięty, bo po prostu otrzymacie obrażenia. I tu jest właśnie ten przykład, żeby wykorzystać tego Shulkera, żeby nam otworzył drzwi. Jeżeli będzie dalej, to po prostu podejdźcie do niego, niech tak pocisk za wami podąża, aż do momentu, kiedy otworzą się drzwi. I tutaj najlepiej nie wykorzystywać żadnych swoich, powiedzmy, zwierzątek, jak golemów, wilków, bo one będą wam przeszkadzać, żeby te drzwi otwierać. No i to w sumie wszystko. Tam jeszcze tylko na końcu wyciąłem walkę z bossem, która jest niepotrzebna. Pucharek wam wpadnie w momencie, w którym już dojdziecie do bramy czy do teleportu i włączy się już tam loading screen. Ja już was zostawiam zresztą filmikę, także pamiętajcie, zwróćcie uwagę na te wszystkie elementy, żeby na spokojnie sobie ten pucharek wbić. Mam nadzieję, że wam się przyda i podoba. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia, hej!
Thank you.